Witam Państwa serdecznie w Wigilię 2020 roku, 24 grudnia, a zatem odcinek specjalny, a w specjalnym odcinku nie mogło zabraknąć specjalnego pojazdu, mianowicie obiekt 279 Eli, zwany również Ebolą. Słuchajcie, pojazd, jak wiecie, jest bardzo, bardzo ciężki do przejścia. Fantastycznie się nim gra, nie daj Boże, że nasi przyjaciele mają też ten pojazd i można zagrać w trójkę, w plutonie. Naprawdę się jest spustoszenie, strach i uważany jest za drugi najlepszy pojazd w World of Tanks. Zanim oczywiście pokażemy ten pojazd w akcji, z czym się to je, omówimy sobie nieprawdopodobny pancerz tej maszyny. Mianowicie pojazd już na pierwszy rzut oka wygląda groźnie, posiada system czterech gąsienic podwójnie złożonych i tym razem zaczniemy sobie od samego spodu. Spodu właściwie tego nie widać, ale jest szansa przebicia tego. Słuchajcie, tutaj pomiędzy, nazwijmy to, zębami przednimi, czyli gąsienicami, znajduje się pancerz 55 mm, ale jak widzicie, wartość do przebicia to 153 z haczykiem, ale jest tutaj rykoszet. Natomiast jeżeli będziemy strzelać z hita do Eboli, to naprawdę wszędzie nasze szanse wzrastają. I 55 mm sam spodów. Później element łączący, lamóweczka 260 mm, która przy końcu zmienia się w pancerz 230. Nosek 185 mm i przednia cała płyta 150, 160, 170, w zależności w którym miejscu, w którym czasie. Takie wartości tutaj występują. Przy końcu jest to 110 mm, 130, 120 po obydwu stronach, ale absolutnie pod tym kątem, słuchajcie, to będzie rykoszetować. Nie należy też zapomnieć, że tutaj występuje taka lamówka. Może pokażę to na wizualnym, tak? I nie jest to traktowane jako pancerz warstwowy, ale może zmylić, tak? Strzelając tutaj absolutnie tego nic nie przebijemy, zdetrakujemy jedynie ebolę. Wrócimy sobie do kolizyjnego. Bok pojazdu, wcięcie w kadłubie. Mamy górę 130 mm, później samo to wcięcie ma 100 mm i spód posiada masę różnych pancerzy warstwowych. Właściwie to Ebola nie ma żadnego spodu, ale gąsienice i kółka i różne inne elementy, czyli łączenie tych kółek to 8 mm, natomiast wszystkie kółka i gąsienice to 20 mm pancerz warstwowy prowadzący absolutnie donikąd, tylko do detraku. Miejsce lądowania pocisków artyleryjskich to 30 mm na całej tylnej kanapie. Tył pojazdu to 90 mm. No i przejdźmy sobie do wieży. Jarzmo absolutnie tu nie strzelajcie. 330 mm plus 10 mm. No słuchajcie, wartości kompletnie kosmiczne. Później wieża posiada 280 mm, które harmonijnie przechodzi w 230, 195, 195, 160. Absolutnie też nie strzelajcie w wieżę, bo nie przebijecie. Sama góra tej wieży to czułko 120 mm, 90 mm, 70 mm, no i górna powierzchnia 50 mm, niż 50 mm znajduje się na garnuszkach. Bok wieży 140 mm, 120 mm, 90 mm, góra, tu mamy 70 mm, potylica 90 mm. A jeżeli chodzi o te naprawdę nieprawdopodobnie małe garnuszki, to mamy tutaj wartości 140, 260, sam garnek tutaj bazowy posiada 210 mm po bokach, po 160. Natomiast dowódcy garnek u spodu taka cienka listeweczka, w to na pewno się nie trafi, słuchajcie, 120 mm, ale później już wskakuje wartość 210 mm, także naprawdę przestrzelenie eboli na garkach również graniczy z cuda. Pamiętajmy, że pojazd ten również pekluje do nas amunicją, nie stoi biernie i potrafi się poruszać. Tak właśnie wygląda pancerz tego potwora. No, cieszmy się tylko, że nie posiada pancerzy warstwowych, oprócz tych wspaniałych, fenomenalnych gąsienic. No i Państwa zapraszam do garażu, aby pokazać tego Brytana. A oto i piękne dziecię, to zwieńczenie drugiej kampanii.
Oczywiście zdobycie eboli może się kojarzyć naprawdę z nie lada wyczynem, natomiast posługując się sztuczką, czyli robiąc wszystkie poprzednie misje z wyróżnieniem, można wybrać sobie tylko jedną nację, zrobić ją z wyróżnieniem, a resztę odblokować za rozkazy. To właśnie było uczynione w tym wypadku i ebola wylądowała w garażu. Słuchajcie, w tym kamuflażu wygląda oszałamiająco. Naprawdę jest no mega, 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 mega. Piękne dzieci. To pokażę Wam, jak w ogóle się nazywa ten oto kamuflaż. On jest tam przy końcu. Bodajże układ planetarny, z tego co pamiętam. Jest tutaj, tak jest, układ planetarny. No i popatrzcie, jak ten pojazd wygląda. Po prostu ogień. Wow. Tak, tak, tak. Obróćmy sobie go też. Ciekawe, czy kiedyś zrobią styl 3D dla tego pojazdu. No pewnie, na pewno, bo im się to opłaca. Moduły, które ja tutaj zamontowałem, to wentylacja, dosyłacz i ulepszone wzmocnienie. Poprzednio jeździłem na module, zaraz Wam pokażę, na zmienionej konfiguracji, która też naprawdę jest świetna, gdyż pojazd naprawia się w mgnieniu oka. Będziemy mieli tutaj sześcioparkową załogę prawie przy końcu, oczywiście z obiekta 277, dowódca, celowniczy, kierowca i ładowniczy, pełna stylowa, po prostu Classico Domingo rosyjskich załóg. Ciężkich pojazdów. Ja tutaj nie wożę na niej full golda, absolutnie. Jestem wyznawcą kredytów. U mnie kredyty zawsze muszą się zgadzać. Mam tutaj 18 pepeków, 18 goldowych i 4 burzaczki. I standardowy, bez żadnych racji bojowych, naprawka, apteczka i gaśnica. No ale o samym pojeździe. Mamy tutaj gąsieniczki. 65 maksymalne obciążenie, 30 prędkość obrotu. Mogło być gorzej, naprawdę pojazd jak dla mnie należy do mobilnych, nie jest ociężały, jest dynamiczny. 850 mocy silnika, 12% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu. Później mamy 720 metrów zasięgu sygnału, wieżyczka, 28 prędkość obrotu. Tutaj mogło być ciut lepiej, ale naprawdę nie narzekajmy, pojazd jedzie na przepychacz i robi tam swoją robotę. 400 metrów zasięgu, jak przystało na 10 tier. No i działko, bardzo sympatyczne działko, które bije po 440 z penetracją na PP-ku 258, na kicie 340, a na HE-ku 68 i wtedy będziemy mogli zadać komuś 530 obrażeń. Ładowanie działa 10,5 sekundy, szybkostrzelność 5,71, to jest też wartości niczego sobie. Średnie uszkodzenie na minutę to 2514. Bardzo dobra celność, jeżeli chodzi o ruskie działo, 0,36 i rewelacyjny czas celowania 2,3 sekundy. Co za tym idzie, z tą załogą i modułami udaje nam się zredukować czas celowania do 2 sekund 11, 0,33 rozrzut na 100 metrów, czyli możemy nawet się pobawić w snajpera ebolą, a nasz DPM to już 3046. Dzięki temu modułowi posiadamy tutaj zwiększoną pulę do 2640 punktów wytrzymałości. Nasza mobilność klasyfikuje się w przedziale mocy na tonę 14,03, co rozpędza ten pojazd naprawdę bez problemu. 40 do przodu, 13 do tyłu, a obrót z modułami i załogą to 36,53, niczego sobie. Kamuflaż nie istnieje, zasięg widzenia super, 440 metrów. Jeżeli chodzi o bardzo nieprzyjemny mankament, to ograniczenie podniesienia i opuszczania lufy, mianowicie mamy tutaj minus 5 plus 15, no i musimy raczej wyjechać. Pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy walczyć z tym pojazdem i jeżeli walczymy z tym pojazdem, to nie dziwcie się, że przeciwnik skieruje całą siłę ognia na nas i będzie prał do nas z amunicji premium, aż będzie wlazło. No a ilość hajaków, które może przyjąć ten pojazd, również jest ograniczona, a artyleria od razu będzie chciała nas zgładzić. Także tyle o wywiadzie o tym pojeździe, a teraz zobaczymy ten pojazd w akcji.
Miejmy nadzieję, że nie spłyniemy jak stare 20, a zdarza się to. Wiesz, kiedy rozegrałem pierwszą bitewkę tym pojazdem, właśnie tak było. Spłynąłem jak stare 20 i skończyła się parada karzełków. No i teraz tak, możemy jechać na przepychacz i tam go naprawdę trzymać. Tutaj są lodówki gady dzikie węże, które za nic mają taką maszynę i taki pancerz. Będą nas oklepywały, natomiast my będziemy oklepywać je, także absolutnie będziemy tutaj, pojedziemy sobie na przepychacz i zobaczymy, jak długo uda nam się wytrzymać na tym przepychaczu. Co też będzie, pokażę Wam, jak ten pojazd radzi sobie, a czasami sobie nie radzi. Wspomniałem też na początku, że pojazd jest uważany jako drugi najlepszy pojazd w grze, tak zwany Tier 11, nieumowny. I rzeczywiście tak jest. Jeżeli miałbym go porównać do Chieftaina, no to jest lepszy. To akurat Wam od razu zaspoileruję. Chieftain jest lepszy i koniec, kropka. Potrafi zrobić dużo, dużo więcej. Ma kosmiczne działo. Tu się tak trochę, o. A myślę, że to nikt nie będzie wyjechał. Nie będzie wyjechał, nie będzie wyjeżdżał. E3, ok. No to zawsze tutaj samochodzik nam przeszkadza. No, ze zwykłego pocisku. Na początku takie ten, tu mamy już haeczki, sel, jagoda, jagodzianka, bum, zawsze coś, czyli już będzie miała uszkodzone działo i mamy jagodę, którą będziemy mogli, aha, arta się tu ładnie przestrzeliła, fajniusio, ale widzę, że jagoda będzie tutaj wyjeżdżała. Możemy przerzucić od razu na amunicję premium i prać tutaj po policzkach, natomiast ja wolę wykorzystać celność swojego działa. Tylko widzę, że ten jest czwarty, troszeczkę mi tu przeszkadza. No i sobie pojechał elegancko. Ja sobie poczekam na jagódkę, nie zamierzam marnować. Amunicji premium, no widzę tutaj E3 z obeków. Następne obeki, ok. Widzę, że tutaj nie pogramy sobie. Aha, aha, ok, super. Nie, no to fajnie. Fajnie, no fantastycznie. No fantastycznie, stary. No. Co, strzeliłaś? Nie, nie strzeliłaś. O, my też tak możemy jak ty cię przepchać. Także to jest dokładnie to, o czym mówiłem. Zostaniemy oklepani przez odłamkowo burzące. Do bólu. Strzelił nam już tutaj ładowniczy. I jeszcze nie zrobiliśmy nic w bitwie, a już po prostu nie mamy prawie hapeków. Także tutaj naprawdę nie zdziwcie się, jak tak będzie, bo tak będzie. No zobaczymy, co się teraz będzie działo. Może ktoś tutaj wyjedzie, się go tutaj sfotografuje. Już mamy 65. Do woja. O, E3. No, może jagoda coś strzeli. Jest, strzeliła. Ładnie.
Aha, jagoda się nakręciła, to będzie problemik. Lecą same burzaki. Ała, ała. Baja, bum. Słuchajcie, tak bywa. Tak bywa tym pojazdem. Nawet bardzo się cieszę, że się taka bitewka trafiła, żeby pokazać wam, co takie może rozczarowanie. Naprawdę, wziąłem ten pojazd, pierwsza bitwa, wow, mamy bole, będę nieśmiertelny, wyjeżdżam, bo tu trafiłem na pluton. Na pluton trafiłem polskich Polaków, tak? Polskich Polaków. 60 TP Lewandowskiego. Dostałem salwę od nich do burzaków i dobiła mi artyleria i spłynąłem jak stare 20. Także tak bywa. Pierwsza porażka na naszym koncie. No, miejmy nadzieję, że będzie jakaś bitewka, która pokaże, że ten pojazd naprawdę jeszcze chwała i sława. Natomiast pamiętajmy o tym, że jest bardzo często, jeżeli ten pojazd pojawia się na flance, a nie daj Boże pojawia się w plutonie trzech takich eboli, no to tam już się dzieją zupełnie inne rzeczy. Trzeba zmienić po prostu flankę, nie wyjeżdżać na takie plutony, ponieważ to będzie skara, będzie kara i oni na pewno przejadą i na pewno pobiją. Chyba że będziemy mieli prześwietne wsparcie niszczycieli i artylerii. Natomiast drugą taką sprawą, ostatnio zauważalną, mianowicie przez wszystkich pewnie, że grając tymi dziesiątymi tierami, nie dość, że rosuje na same dziesiątki, to jeszcze trzy z nich są artylerie. No i to troszeczkę psuje. Gdyby ta artyleria, już wielokrotnie to powtarzałem, była tylko jedna, wow! Słuchajcie, mamy tutaj ósemki, trzy artylerie. Gdyby ta artyleria była jedna, o, to jeszcze byłoby miodzio, ale słuchajcie, trzy artylerie robią na pewno nieprawdopodobną robotę. Mamy tutaj, popatrzcie, grilla, jagódkę. Ja nie wiem, czy my tutaj przez most po prostu tak śmig, śmig, śmig nie przejedziemy. Chyba, że mi tam jagoda stanie, ale... Ja bym najchętniej przejechał tutaj przez most. No, jeżeli spotkam jagodę na moście albo typa 5 Heavy, no to absolutnie załaduję sobie tutaj amunicję premium i będę prał. Zwróćcie uwagę na mobilność tego pojazdu. Ja naprawdę się nie spodziewałem, mimo to, że tutaj jedziemy 31-32 na godzinę, pojazd naprawdę jest mobilny, ma takie odczucie nie muła takiego, nie żółwia. Natomiast powiem wam, że na module naprawki, tak, ten pojazd porusza się bardziej dynamicznie. Tutaj wiadomo, dostaje trochę spowolnienia od ciężaru. Typ 5 Heavy, od razu sobie przełączymy na amunicję premium. Mamy tutaj T30, typ 5 Heavy i typ 5 Heavy ma też tutaj moduł. Patrzcie, T30 w ogóle do nas nie strzelała. Pytanie, na jakim dziale będzie typ 5 Heavy? Czyli jest na obekach standardowo, ok. Nie ma najmniejszego problemu. Ładnie zasłaniał działem, ładnie, nie powiem. Nieźle Arta się wstrzeliła, nie powiem. Myślę, że Arta tutaj da nam więcej do wiwatu.
Dobrze, i to by było na tyle. Ula la 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 la. Za PC-ka ładne przebicie. A my niestety mamy niecałe 60 sekund do naprawy. Pojazdy za nami kompletnie nie czują czaczy. Super. Teraz będę tego żałował. Ała. Coś pięknego i niedrogo. No, zastanawiam się, dlaczego mnie tutaj tak zostawiono. O cholera. Teraz popatrzcie. Skita! No, zrobiliśmy tu już jakiś damage, no. Szkoda, że zespół... Popatrzcie, cała ich flanka, wszystkie praktycznie pojazdy ich przyjechały tutaj na ten most, żeby zgładzić ebolę. Natomiast nasi... No, nie za bardzo, słuchajcie, takie są realia. Widzimy się przy wynikach bitwy. Tym razem mamy zwycięstwo, ale zanim przejdziemy do tego zwycięstwa, oczywiście przeczytamy sobie wyniki poprzedniej bitewki. Zaraz tutaj mamy oczywiście porażkę. Zrobiliśmy wynik poniżej średniej w damage'u w naszym zespole, a nasz raport to 1221 punktów uszkodzeń, 750 odbitych przez pancerz, jeden zniszczony pojazd i 373 za naszą pomocą. Słuchajcie, nie strzelaliśmy absolutnie za amunicji premium, tylko podstawowa plus haki. Mamy minus 8299 tysięcy kredytów. Jeszcze sobie powinniście od tego tutaj odjąć te 11 tysięcy, jakby nie było operacji świątecznych, czyli byśmy mieli prawie 20 tysięcy na minusie. No, to naprawdę nie cieszy, no ale cóż, takie są uroki pojazdów specjalnych, a nie pojazdów premium. A tutaj mamy już zwycięstwo i zrobiliśmy sobie strzelec pancerny i ogień skuteczny. Na uwagę zasługują absolutnie tutaj te artylerie. No, te artylerie grały do samego końca. Popatrzcie, ona zrobiła prawie 5 tysięcy uszkodzeń, naprawdę rewelacyjnie się to oglądało. My w zespole mamy pierwsze miejsce pod względem damage'a, trzymaliśmy absolutnie chyba wszystkich. Na 8 oddanych strzałów, 7 trafień bezpośrednich, 7 przebić, 2962 punkty uszkodzeń, 1050 odbitych, 1 wykryty pojazd przeciwnika, 1 frag, 822 za naszą pomocą. Tutaj doszło nam 74 tysiączki za bonusiki, także to sobie odejmiemy, no i będziemy mieli około tych 15 tysięcy na plus, czyli jednak da się wyjść na plus tym pojazdem, także bitwa nie należy do straconych. Jeszcze raz może tutaj obkrążę tą ebolę i polecimy sobie ostatnią bitewkę. No, słuchajcie, pojazd naprawdę przyjemny, rewelacyjny, a jeszcze tak jak mówiłem, jeżeli właśnie przyjaciele, czy z klanu, czy z życia prywatnego, czy z sieci posiadają te pojazdy, to naprawdę w Plutonie można zrobić niezłą siekę, ale jeżeli myślicie, że zdobywając ten pojazd będziecie karać, to przypomnijcie sobie pierwszą bitwę i zobaczcie, naprawdę już nie jest tak różowo jak na samym początku. Wszyscy od razu do nas zaczną prać z kajaków, z czegokolwiek, obrzucać kamieniami, objeżdżać, wyjeżdżać na pałę, żeby tylko nas zmazać, zniszczyć z pola mapy. Znaczy wymazać. Dobrze. Są znowu dwie artylerie, więc no ani tu, raczej przepychacz, tak? Ebola jest na to skazana. Przyznam się szczerze, mniejszą dynamikę, jeszcze raz to powtórzę, mniejszą dynamikę ma na tamtych, lepszą dynamikę ma na tamtych modułach naprawy, aczkolwiek tutaj brakowało mi tych punktów hapsa, naprawdę, bo ta ilość odłamków, odłamkowo burzących, które może przyjąć ten pojazd, jest naprawdę ograniczona, a wszyscy do nas z nich piorą. No i tym razem mamy znowu same dziesiąteczki. Oni na pewno tutaj dostaną wsparcie artyleryjskie, więc
Ja właściwie mogę sobie stanąć tutaj na tym przepychaczu i się właściwie nie wychylać. I mieć to wszystko głęboko, w głębokim poważaniu. Oni tutaj mają wysokonaporowe tanki. Aha, tu już kolega. Jasne, jasne. Taniec dzikiego węża. Zrobimy. Cześć, cześć, cześć. Cześć, is. Ok. I zatrzymamy tutaj to. My mamy na wsparcie artylerię. Także, no, to kolega tutaj troszeczkę ryzykownie, ale ładnie. Jagoduszkę mają na wsparciu. Ale jeszcze. No właśnie. I E3. Żadne wychyły tutaj. O, jeszcze jest Setunia. Czekaj, ja bym się tak ustawił. Okej, okej. Przed chwilą cię... No właśnie. Przed chwilą cię jakoś miałem. Nie przebijamy znowu. O, to ładnie kolega zrobił, nie powiem. Tutaj nie mamy tego bicia. To myślę, że kolega już załadował jakieś... Cały czas ze zwykłej amunicji, na razie nam się nie śpieszy, nie pali. Jest pierwsze przebicie. Arta ich pracuje, tak, tak, ty sobie tutaj strzelaj. Kolejny stracony. Ojojojojojo, trójka się tak troszeczkę tutaj za bardzo przykątowałem w kątowni. Nic. Wszyscy piorą do biednego tatusia. Dużo odbitych, zero damage'u. O, dobrze, trójka podjeżdża. Ała. I tu rzeczywiście amunicja premium. Ja się zastanawiam, my mamy dwie artylerie na tyle. I nic i nikt. No, słuchajcie, tak też się zdarza. Widzimy się przy wynikach bitwy. No, to ci dopiero wynik. Miejmy nadzieję, że będziecie tutaj mieli podczas tych trzech bitew pełne spektrum, jak sobie radzić z tym pojazdem i być może jak nie grać tym pojazdem, bo na pewno nie był to dobry wynik. Słuchajcie, powyżej średniej znowu, natomiast nastrugaliśmy zaledwie 908 punktów uszkodzeń, 2220 odbitego, no i nic, tak naprawdę nic. I mamy tutaj, jeszcze odejmiemy sobie te 8,5 tysiąca, a właściwie dodamy do tej kwoty, to będziemy mieli 24 na minusie tysiące kredytów. Także słuchajcie, pamiętajcie, że nie jest to pojazd premium, jest to pojazd specjalny. I jeżeli miałbym coś zasugerować, rzeczywiście jest to chyba najlepsze zestawienie, jakie można tutaj zamontować, czyli wentylacja, dosyłacz i oczywiście w dedykowane w slocie ulepszone wzmocnienie, które daje nam... tutaj plus 15% do osłony załogi przed zranieniem, minus 5% do czasu ogłuszenia, plus 65% do wytrzymałości zawieszenia, minus 65% do uszkodzeń od upadku i oczywiście plus 20% szybkości naprawy zawieszenia i minus 10% do szansy na zapalenie silniczka. Tak to wygląda.
Wygląda pięknie, wygląda jak milion euro, ale pamiętajmy, nie jest to pojazd niezniszczalny. Gościem w dzisiejszym odcinku była niesamowita, legendarna, wspaniała, cudowna zwycięska Ebola, czyli obiekt 279E, jak Early. Z Państwem się żegnam, życzę oczywiście wesołych świąt, jest Wigilia, mnóstwa prezentów. No i oczywiście, żeby każdy miał tą Ebolę, mógł sobie na własne oczka i siły sprawdzić, jak się jeździ tym pojazdem. Rzeczywiście ten pojazd jest tak niezniszczalny, jak diabeł i go malują, wiadomo o co mi chodzi. Słuchajcie, no a widzicie, że raczej wielu graczy już rucha nasz cukier, jakby to powiedział Dario, ześlepnąc od świateł, czyli po prostu podnosi nam ciśnienie, że ten pojazd już nie jest taki jak na samym początku. Gracze nauczyli się radzić bez problemu z tym pojazdem. Od razu przełączamy na złoto, ładujemy odłamkowo burzący i zmazujemy go z powierzchni ziemi. No, słuchajcie, takie są realia WOTA. Z Państwem już się żegnam. Pojazd absolutnie warty zrobienia, gdyż jest prześwietny i naprawdę jego wygląd jest kompletnie unikalny. Jeszcze raz wesołych świąt i przypuszczalnie to jest ostatni odcinek garażowy w tym roku. No, my pewnie w odcinku garażowym zobaczymy się dopiero w nowym roku. Jeszcze raz wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Papa, Ebola.